Rafał Grodzicki, kończycie dzisiaj meczem pucharowym tę jesień. Jesień, która chyba była dla was wymagająca i trudna, ale kończycie w dobrych nastrojach. No tak, myślę, że w dniu dzisiejszym, mimo że było sporo rotacji w składzie, to było mega istotne, żebyśmy skończyli właśnie tą rundę zwycięstwem. A od początku to mogę powiedzieć, że to była niezmiernie ciężka runda, ponieważ szło jak po grudzie. Nie zaczęliśmy tak, jakby wszyscy oczekiwali, czyli motor od samego początku w każdym meczu powinien zdobywać 3 punkty. Niestety nie było tak. Budowaliśmy tą drużynę, zgrywaliśmy się na nowo, pracowaliśmy nad swoim stylem i myślę, że w wielu meczach potwierdziliśmy to, że jesteśmy w stanie tą ligę zdominować, ale potrzebujemy czasu na to. Myślę, że od połowy rundy zaczęliśmy wyglądać coraz lepiej. Zaczęło nam też dopisywać szczęście, bo sytuacje praktycznie, które mieliśmy w każdym meczu, wykorzystywaliśmy, strzelaliśmy bramki, punktowaliśmy. Szczęście nam też dopisywało ze względu na to, że pozostałe drużyny nam nie uciekały, też gubiły punkty i gdzieś tam cały czas mieliśmy ten kontakt z czołówką do samego końca. Udało się w lidze zrównać z punktami z drużynami, które liderują. Udało się awansować do finału na naszym szczeblu Pucharu Polski, więc myślę, że optymistycznie możemy patrzeć na już nawet na same przygotowania do kolejnej rundy, bo trzeba popracować tylko nad kosmetyką i myślę, że motor na pewno, tak jak teraz z meczu na mecz rósł w siłę, to w przyszłej rundzie będzie o wiele bardziej lepszą drużyną, silniejszą drużyną i mam nadzieję, że w każdym meczu będziemy dominować. Co było takim zwrotnym momentem tej rundy? Czy ten przegrany mecz w Zabierzowie z Jutrzenką Giebutów, kiedy też trener oddał się do dyspozycji zarządu? Myślę, że tak. To była gdzieś tam taka terapia wstrząsowa troszeczkę na drużynę. Tak przynajmniej podziałała, bo było źle. Wiedzieliśmy o tym, że ciśnienie jest tak mega wielkie, że żeby było dobrze, to musimy się zjednoczyć jako drużyna. Musimy mówić jednym głosem. To się udało, bo w kolejnych meczach pokazywaliśmy, że zaczyna przede wszystkim być tutaj atmosfera, że jeden za drugiego potrafi skoczyć w ogień. Tego nam wcześniej brakowało i to przede wszystkim dzięki temu. Staliśmy się silniejsi, staliśmy się drużyną przez duże D. Czy to, że też spotykaliście się z dużą krytyką kibiców, nie było tego wyniku, pomogło wam jakby trochę się okopać i stworzyć ten zespół? Czy pomogło? Nie sądzę. Mamy w drużynie bardzo dużo młodych chłopaków, na których taka krytyka jak spływa nie oddziałuje to dobrze. Ale daliśmy radę. Daliśmy radę tylko i wyłącznie dlatego, że dużo ze sobą przebywaliśmy, dużo ze sobą rozmawialiśmy, wspieraliśmy się nawzajem. Mieliśmy za sobą zarówno prezesa, jak i cały sztab szkoleniowy i czuliśmy to, że jeśli będzie dobrze, jeśli będziemy trzymać się razem, te wyniki przyjdą i będziemy punktować, a co za tym idzie, piąć się w górę tabeli. No i oczywiście dzięki temu też troszeczkę przyciągniemy do siebie kibiców. Kończymy rundę, tak jak powiedziałem wcześniej, na miejscu, które powoduje, że mamy fajne miejsce, żeby wystartować do kolejnej rundy, ale wiem, że jeszcze przed nami bardzo dużo pracy, żeby tak naprawdę kibice w każdym meczu byli dumni z nas, ale przede wszystkim daleko nam jeszcze do tego, żeby w każdym meczu dominować, żebyśmy byli pewni, może nie pewni, ale żebyśmy do każdego meczu podchodzili na zasadzie dużego faworyta i to pokazywali na boisku, że jesteśmy lepsi. I tak jak powiedziałem, spokojny okres przygotowawczy przed nami, ale wiem doskonale, że jeśli teraz była presja duża, to w przyszłej rundzie będzie jeszcze większa.
Przypominam sobie naszą pierwszą rozmowę, jak tutaj przyjechałeś, powiedziałeś, że Motorola przede wszystkim potrzeba cierpliwości. No tak, i ta runda właśnie pokazała, że istotne, najbardziej istotne jest w tym wszystkim cierpliwość, bo powiedzieliśmy przed chwilą o meczu w Zabierzowie z jutrzenką Giebultów i jakby nie było wtedy cierpliwości, to być może trenera Hajdy by nie było i dzisiaj byśmy w taki sposób nie rozmawiali. Powiedzmy, że mamy uśmiechnięte twarze i patrzymy naprawdę pozytywnie na to, co się będzie działo w kolejnej rundzie. Była cierpliwość, jak na dzień dzisiejszy to się opłaciło i myślę, że przede wszystkim trzeba do tematu kolejnej rundy równie podobnie podejść, bo awansu na pewno nie zrobi się w pierwszych pięciu kolejkach, tylko trzeba czekać do czerwca. A jak z perspektywy indywidualnej ta pierwsza runda jako grający asystent trenera? Rozwijamy się. Ja uważam, że w każdym meczu staramy się nasze zasady gry wprowadzić i ja uważam, że to przynosi efekt, bo nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy być może narzucać swoich warunków gry przez 90 minut, ale z meczu na mecz tych minut było coraz więcej, gdzie nawet ze Stalą Kraśnik, kiedy wskoczyliśmy na nasze maksymalne obroty, w 20 minut potrafiliśmy strzelić bramki, z Hetmanem Zamość przez 30 minut naprawdę takiej optymalnej gry. No takie rzeczy powodują to, że jesteśmy w stanie naprawdę tą ligę wygrać, tylko no, trzeba pracować teraz, tak jak rozmawialiśmy wcześniej nad cierpliwością. Mamy dużo, myślę, trener przede wszystkim ma bardzo dużo pomysłów, które powiedzmy wprowadza cały czas w życie. To daje efekt, że drużyna nie tylko zdobywa punkty, ale ja uważam, że każdy z tych zawodników, którzy są na boisku, powiem jeszcze raz, jest dużo młodych chłopców, rozwijają się i efekty naprawdę widać, bo mogę teraz pochwalić Rymka, który w którymś z kolei meczu wchodzi jako zawodnik rezerwowy i z całym szacunkiem dla różnych opinii różnych ludzi, ale on w dniu dzisiejszym mega pomógł drużynie. Jego zmiana ze Stalą Kraśnik również bardzo pomogła drużynie. Dlaczego? Bo się rozwinął w ostatnich miesiącach. Ja przypuszczam, że właśnie te wszystkie treningi, wskazówki trenera pomogły i tak mógłbym wymieniać po kolei, bo przecież mamy Kumiego, który grał praktycznie całą rundę w podstawowym składzie, młody chłopak, na którego chyba nikt nie liczył, a się okazało, że on może być naprawdę wartościowym naszym zawodnikiem. A ciężko było godzić rolę w sztabie szkoleniowym z rolą zawodnika? Bo to taki debiut bardzo, w tej... Bardzo ciężko, bo szatnia rządzi się zupełnie innymi prawami i po pierwsze trzeba zaskarbić sobie na tyle zaufanie chłopaków, żeby im to nie przeszkadzało. Wydaje mi się, że mnie się to udało i potrafiłem jedną i drugą funkcję jakoś pogodzić i dużo dobrego z tego wyszło. Dzięki. Do trzeciej ligi i przeprowadzki do Lublina? Oczywiście, że nie. Może bym żałował, jakbym poszedł do innego klubu, ale generalnie wiem od paru lat, że Motor chce być wyżej. Uważam, z tym stadionem, z tymi kibicami powinien być wyżej, bo po to się gra mecze ligowe w Ekstraklasie, w pierwszej lidze, żeby kibice mogli oglądać takie mecze. A umówmy się, że na naszym stadionie tutaj w Lublinie te mecze się ogląda naprawdę bardzo komfortowo, więc miejsce Motoru na pewno jest w wyższej lidze niż obecnie. I nie żałuję. Nie żałuję ze względu na to, że już też mam swoje lata i ja tu przyszedłem się mimo wszystko rozwijać. Jako być może asystent trenera, być może uda mi się przez niektóre treningi indywidualne sprzedać moje doświadczenie tym młodym chłopakom i daj Bóg, żeby chociaż kiedyś ktoś z nich coś dobrego z tego wyciągnął.